Witaj. Planując produkcję filmową musimy zarezerwować na ten cel budżet. Ale jak go określić? Ile kosztuje film korporacyjny? Wszystko zależy od tego, jaki efekt chcemy osiągnąć. Najprostszą produkcję filmową możemy zrealizować przy dostępnych obecnie technologiach praktycznie bez budżetu. Wystarczy smartfon albo kamera GoPro. Ogólnodostępne narzędzia do edycji, takie jak iMovie i muzyka na licencji Creative Commons, pozwolą Ci łatwo zmontować zarejestrowany materiał. Jeżeli zależy Ci na profesjonalnej produkcji, możesz zrealizować film z niezbyt skomplikowanym scenariuszem i bez zaawansowanej postprodukcji już za kilkanaście tysięcy złotych. Warunkiem jest to, aby produkcja zamknęła się maksymalnie w 2 dniach zdjęciowych i była zrealizowana możliwie prostymi środkami. Jeżeli możliwości budżetowe pozwalają Ci na nieco więcej swobody, możesz pomyśleć o scenariuszu, który uwzględni zatrudnienie profesjonalnych aktorów, wynajęcie atrakcyjnych lokalizacji, przygotowanie scenografii, realizację zdjęć najwyższej jakości sprzętem i animowane grafiki. Na taką produkcję trzeba zarezerwować już nie kilkanaście, ale kilkadziesiąt tysięcy złotych. Co składa się na taką kwotę? Garza profesjonalnego aktora to wydatek minimum 2000 zł za dzień zdjęciowy. Wynajęcie ciekawej lokalizacji 3-4 tysiące złotych. Profesjonalna kamera ze sprzętem to nie mniej niż 1000 zł za dzień zdjęciowy, a minuta animacji kosztuje średnio 4 do 5 tysięcy złotych. Najprostszym sposobem na precyzyjne określenie budżetu potrzebnego do realizacji filmu będzie przesłanie producentowi scenariusza lub referencyjnego wideo zbliżonego efektem do tego, który chcemy osiągnąć w naszej produkcji. Doświadczony producent z łatwością oszacuje koszty potrzebne do realizacji Twojego projektu. Subskrybentom naszego newslettera, którzy podejmą wyzwanie samodzielnej realizacji filmu korporacyjnego i przyślą do mnie swój scenariusz, oferuję nieodpłatne wynajęcie kamery GoPro na cały dzień zdjęciowy. Jeśli podobał Ci się ten film, podziel się nim ze swoimi znajomymi, a ja zapraszam Cię do obejrzenia odcinka o tym, jak bezpiecznie realizować zdjęcia z drona. Do zobaczenia.